bardzo ważna droga powiatowa, która jest jednocześnie główną ulicą w Pieszycach, była w stanie tragicznym, zdewastowanym. Powiem szczerze, że w pierwszych tak momentach, jak zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, to byłem troszkę sceptycznie nastawiony. Myślałem, że nie uda się tego zrealizować. No, jesteśmy 4 lata później. Przez 3 lata realizacja trwała tej ulicy, tej drogi. Udało się i, no mówię, jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy z tego. Jest coś niesamowitego. No, to jest ten ciąg 3,5-kilometrowy drogi właśnie w kierunku na Przełęcz Jugowską. Natomiast też trzeba pamiętać, że 3 lata temu został wykonany 6-kilometrowy odcinek już od Kamionek, od Sowiej Doliny, aż do samej Przełęczy. Więc tutaj naprawdę z tej strony góry Sowie są fajnie skomunikowane i oprócz tego, że mieszkańcy Pieszyc będą mieli świetną drogę, będzie ona bezpieczna, wygodna, funkcjonalna, to jeszcze turyści łatwo dojadą do Przełęczy Jugowskiej, do wszystkich pensjonatów wzdłuż tej drogi, które są położone. Ile to wszystko kosztowało? Cała inwestycja tutaj ulica Ogrodowa, 3,5 kilometra, kosztowała 10,5 miliona złotych. 5 milionów złotych to były środki powiatu dzierżoniowskiego. Niecałe 5 milionów to była dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pomoc finansowa gminy Pieszyce, za którą dziękujemy, bo też ten prawie milion złotych pozwolił na to, że udało się tą inwestycję sfinansować. Remont i przebudowa zakończona. Była ona podzielona na 3 etapy. Który z etapów był najtrudniejszy? Każdy cechował się... Miał odpowiednią specyfikę, ale na takie pytanie, gdy mam wprost odpowiedzieć, to tak powiem, że ten etap był najtrudniejszy. To był etap związany z przebudową infrastruktury, środkowy etap. W związku z tym te kolizje infrastrukturalne spowodowały, że to był etap najtrudniejszy, no ale szczęśliwie zakończony. Dużo pan miał uwag do wykonawcy? Na bieżąco współpracowaliśmy, w związku z tym te uwagi były przekazywane na bieżąco i to nie było jakiegoś takiego nagromadzenia uwag w jednym czasie. Oczywiście tuż przed odbiorem sporządziliśmy, tak jak to technicznie zawsze się robi, listę swoich uwag. Wykonawca zapoznał się z tą listą, wykonał i dzięki temu dzisiaj w zasadzie bezproblemowo możemy odebrać tą inwestycję. Myśli pan, że ta droga długo wytrzyma? No, oczywiście, że tak. Myślę, że długo wytrzyma. Zresztą mamy na to wieloletnią gwarancję, ale myślę, że droga wytrzyma znacznie dłużej niż gwarancja. Oczywiście droga, jak każdy inny produkt, też się zużywa i z czasem będzie trzeba dokonywać niezbędnych napraw, ale zakładam, że niezbędnych. Myślę, że cała miejscowość zyskała, cała gmina zyskała, bo przecież jest to główny dojazd do Kamionek na Przełęcz Jugowską i pozostanie głównym dojazdem. Na pewno atrakcyjność samych Pieszyc, ulica Bielawska też była objęta tym remontem, aż tutaj do Górnych Pieszyc. Myślę, że dobrze się stało, że ta realizacja była realizowana w tym centrum. Była wielka trudność, żeby oczywiście wykonać to zadanie. I infrastruktura podziemna, i liczne skrzyżowania, zjazdy na posesję, przejścia. Widać, jak się spojrzy na drogę, że tej infrastruktury, tych różnych funkcji komunikacyjnych jest bardzo wiele i to trzeba było po prostu zaprojektować, przeprowadzić.